zabytku naszego kanału Refo TV. Dzisiaj chciałbym przedstawić Marcina Fedorowskiego, który jest starszym społeczności Kościoła Chrześcijańskiego w Białymstoku. Witaj Marcin. Cześć, witam Cię, witam Ciebie. Nie ma sprawy, przecież się nic się nie stało. Marcin, nasi widzowie, niektórzy na pewno Cię znają, ale nie wszyscy też. Mógłbyś się tam przedstawić akurat? Troszkę Cię wspomniałem, ale samo Ciebie, jak to byłoby miłe. Tak jak wspomniałeś, jestem człowiekiem, który jest w zborze w Białymstoku. Tam Bóg mnie postawił i jestem nauczycielem, nauczam w zborze tym. Jesteśmy zborem o rycie, że tak się wyrażę, reformowanym. Chyba to, co najlepiej odda nasze wierzenia, to jak patrzymy na Słowo Boże, jak rozumiemy Słowo Boże, to tak zwane londyńskie wyznanie wiary z 1689 roku. A więc jesteśmy małą społecznością, która wzrasta, trwa przy Słowie Bożym i mam nadzieję, że Bóg będzie nam błogosławił, przez co będziemy ludźmi, którzy wiernie faktycznie będą trzymać się tego Słowa Bożego. Także jeżeli chodzi o mnie, też parę informacji, jestem człowiekiem, który został zbawiony przez Boga w 2006 roku i od tamtej pory cały czas doświadczam Bożej łaski. Ze względu na okoliczności mojego życia, jakie by one nie były, to każda chwila, albo w każdej chwili Bóg daje mi dowód tego, że On jest wierny swojemu Słowu, On jest wierny swojemu powołaniu i że jest Bogiem naprawdę wielkiej łaski i wielkiej wysokości. Mam takie pytanie co do Twojej społeczności, Marcin. Czy nie prościej nie byłoby tak bardziej z punktu widzenia przyjść na gotowe, bo mam myśli do społeczności, która już jest, już funkcjonuje, której struktury są de facto już ustalone, bo budować społeczność od podstaw, od zera jest naprawdę trudną sprawą. Czy nie byłoby to tak od początku, jak zanim powstała ta społeczność, tak bezpieczniej, że na pewno wiem, że już jest społeczność, a tu może to się udać, prawda, może to się chwalić. Na pewno było łatwiej, albo jest łatwiej zawsze, jeżeli jest taka możliwość, tylko kluczowe jest to, czy jest taka możliwość. Nasza historia, moja historia, naszej społeczności wygląda tak, że ja byłem człowiekiem, który był członkiem Kościoła Chrześcijan Baptystów. W ramach różnych tam, albo w wyniku różnych okoliczności już nie jestem od wielu lat członkiem tych denominacji, albo tych społeczności. I to, co się wydarzyło, stało się tak, że gdy wyszedłem z Kościoła Chrześcijan Baptystów, gdy przestałem być uczestnikiem tej społeczności, Bóg tak postawił, że na początku się spotykałem tylko z żoną. Tylko z żoną mieliśmy nabożeństwa. W międzyczasie też zaczęli pojawiać się ludzie, albo my zaczęliśmy się też spotykać z innymi ludźmi. Na początku mieliśmy tylko takie dosyć proste grupki, na których studiowaliśmy Słowo. I tak krok po kroku Bóg nas prowadził, aż w końcu doprowadził do tej formy, którą teraz mamy, czyli systematyzowaną, gdzieś uporządkowaną. Na pewno, tak jak powiedziałem, byłoby prościej inaczej, ale też łatwiej. Natomiast w moim myśleniu jest bardzo prosta, ważna rzecz. Nie spotykamy się dla ilości, nie spotykamy się dla tak zwanego fajmu, albo dlatego, żeby, nie wiem, coś się, nie wiem, wielkiego działo, takiego, że mamy być coś potężny, wielcy, liczeni. Spotykamy się dlatego, że chcemy uwielbiać Boga tak najlepiej, jak potrafimy i też w tej formie, w której wierzymy, że powinniśmy Go uwielbiać. Jeżeli chodzi o Białystok i okolice, to nie ma niestety, z ubolewaniem mówię to niestety, społeczności, do której moglibyśmy się przyłączyć, albo do której ja mógłbym pójść, dlatego że doktryny łaski są o tyle specyficzną nauką, że bardzo mocno dzielą Kościół, o czym sam wiesz. I w naszych społecznościach w Białymstoku, w których są, nie ma ani jednej społeczności, która by trzymała się tego reformowanego wyznania wiary, londyńskiego wyznania wiary, gdzie są też zakreślone te doktryny łaski. Dlatego też jesteśmy społecznością niezależną i nie związaną z nikim i też dlatego nie jestem w żadnej innej społeczności. Właśnie w rejonie Polski, w której mieszkasz, no to wiem, że jest dużo kościołów, czyli jest pewna duża liczba osób, które są wyznania prawosławnego, tak? Rzymskokatolicy są też prawosławni, więc powiedz mi, jak funkcjonowanie społeczności, w której jesteś starszym i jak podchodzą te osoby,
obeznaniu rzymskokatolickim prawosławnym do was, do ludzi, którzy go zmieniają. No bo tak wam to jesteście. U was może słuchać was, że przecież rejon, w którym mieszkasz, nie wygląda jakiś ogromny i ludzie, którzy są członkami owych wspólnot, które wymieniłem, na pewno was rozpoznają, prawda, w sobie życie. Wiesz co, tak, tak, jesteśmy i faktycznie ten region mój jest naprawdę nacechowany tym, że na Podlasiu mamy bardzo silny nurt rzymskokatolicki, tak jak w całej Polsce, ale charakterystyczne jest to, że są właśnie jeszcze bardzo silne znamiona, może nurty prawosławne. Czy to jest dla nas jakiś problem, albo jak my funkcjonujemy? No, chciałbym, żeby było tak, jak mówisz, że nas tam słyszą i nas jesteśmy rozpoznawalni. Prawda jest taka, że mimo wszystko Podlasie to 1200, a nas jest około 10 osób. Tak. Nie wiem, czy to aż tak mocno cisnęliśmy piętno swojego bytu. Natomiast Podlasie jest charakterystyczne, jeżeli chodzi o różnorodność, bo tak jak, nie wiem, czy wiesz, wspominałem to, zapewne wiesz, że są i prawosławni, i jest Kościół katolicki, ale też są starowierze. Jest też dosyć silna diaspora, jak na Polskę, ludzi o wyznania muzułmańskiego. I w tym tyglu tej różnorodności, jeżeli chodzi o nasze funkcjonowanie, to z jednej strony przez to, że jest taka różnorodność, to też ten protestantyzm nie odczuwa takiego, nie wiem, brzmienia, że katolicki kościół albo prawosławny kościół prześladuje. Ja osobiście mam wielu znajomych, zarówno z katolików, i prawosławnych, i ja nie odczuwam, tak, może w zasadzie w ogóle nie odczuwam, że, nie wiem, dlatego, że jestem protestantem, to jakiś katolik mnie nie lubi, albo dlatego, że jestem protestantem, jakiś człowiek z konfesji tej prawosławnej nie lubi. Podział, który widzę, jeżeli jest jakaś niechęć ze strony jakiegokolwiek człowieka, to ta linia, która wyznacza tą niechęć, to jest fakt, że ktoś jest wierzący albo niewierzący. Niezależnie od tego, w jakim kościele by się znajdował, to równie dobrze mogę odczuwać i odczuwam niechęć ze strony ludzi, którzy są w zborach protestanckich, ale też nie są na przykład wierzący. I dla nich zawsze Ewangelia wtedy będzie takim cierniem, ościeniem, który będzie dla nich niewygodny, jeżeli będą słyszeli tę Ewangelię z moich ust. To gdziekolwiek by nie byli, to właśnie to będzie powodowało tą niezgodę jakąś albo problem w funkcjonowaniu. Ale też nie wiem, czy sobie wszyscy zdają nasi widzowie sprawę z tego, że są tak samo w Twoim rejonie, w którym mieszkasz, że tak samo są ludzie wyznający islam. No tak. No. Tak mówią Polcy Tatarzy, tak? Tak, tak, tak. Nie ma z nimi żadnych problemów, w sensie takim, żeby jakoś wyznawali jakieś radykalne i czy jakieś tam rzeczy. Nie, to nie, w ogóle nie te klimaty. Mamy tam wioski, jest taka wioska Kruszyniany, tak, tak główna, to chyba dwie wioski są, ale Kruszyniany to znana najbardziej. Absolutnie, to jest islam taki, jakby to powiedzieć, no, też nie chcę powiedzieć, bo nie znam akurat dokładnie, jak to wygląda tam w środku, ale absolutnie to nie jest ten islam, który w telewizji mamy, że tam chodzą z meczetami, Allah Akbar, tam trzeba to wyżywać niewiernych. Nic z tych rzeczy absolutnie. Akurat te diaspory, te islamskie są, one żyją w ogóle w takiej konwencji, że one to jest ośrodki takie turystyczne, do których zjeżdżają się ludzie, żeby poznać kulturę, żeby zasmakować tego jedzenia tatarskiego. Żeby zobaczyć, jak właśnie to wygląda, te mecze jak wygląda. Znaczy to nie, to nie jest ten islam, absolutnie, to nie jest ten wojujący islam, tak bym powiedział. Marcinie, a patrząc na obecnie w Polsce, mam na myśli o zbory protestanckie, ale według Ciebie akurat, co powinno się zmienić? Nie chodzi mi o to, żebyś mówił, jak każdy pastor ma zarządzać swoją nadolą. Nie, szkoda. Ale według Ciebie tym zdaniem, jakie widzisz problemy przynajmniej? Co nie tak jest w Polsce z tym protestantyzmem, że nie idzie to w tym kierunku, tak nie powinno iść z dobra ewangelicznie, gdyż mam na myśli, że niektóre wspólnoty współpracują ekumenicznie, mam na myśli, że niektóre wspólnoty całkowicie, nie głoszą tego, do czego Kościół został powołany. Znaczy, jeżeli w tym sensie mam rozumieć, że nie idą zbory protestanckie, bo ekumenia, nie wiem, psychologia czy inne rzeczy, które się wdzielają, to jest to problem ogromny. Tak? Ja jestem absolutnie człowiekiem, który uważa, że jednak Kościół ma być budowany na filarach, które znamy ze Słowa Bożego i na tych płaszczyznach powinniśmy tą jedność budować.
Natomiast ekumenia jest tego absolutnie przeciwna, chociaż używa może tej terminologii, albo ludzie, którzy są w zborach protestanckich, ci przywódcy tych kościołów, tych denominacji, czy też zborów, mówią, że oni właśnie budują jedność biblijną, to nie jest prawda, dlatego że jednym z filarów jedności biblijnej jest to, że jesteśmy jednego ducha, jednego, mamy jednego Pana, jest jeden chrzest i jest jeden krzyż, jedna wiara. Nie ma wiary jednej z ludźmi, którzy głoszą usprawiedliwienie z uczynków. Nie ma absolutnie takiej możliwości, albo którzy mają inne zrozumienie Chrystusa i tym podobne rzeczy. Także absolutnie, co można z tym zrobić? Ci ludzie muszą pokutować, społeczności muszą absolutnie pokutować, odwrócić się od tego postępowania i zacząć z Bożą miłością postępować względem tych, którzy głoszą inną Ewangelię, czyli powinni zamiast uważać ich za braci, nazywać ich braćmi, powinni powiedzieć, słuchajcie, zbawienie jest tylko w Chrystusie, tylko przez Chrystusa, tylko i wyłącznie z Jego łaski, tylko przez wiarę, która jest darem od Boga. I upamiętajcie się, nie zaskarbujcie sobie z Bożego zbawienia, trwając w swoim przekonaniu, że usprawiedliwienie jest też z uczynków, też, bo prawda jest taka, że zwiedzenie, które jest w chrześcijaństwie, które jest też znane w Biblii, to jest to, że nie odrzuca się Chrystusa, tylko mówi się, że Chrystus jest konieczny, ale trzeba jeszcze to i to i to robić, żeby być zbawionym. Więc problem ekumenii jest prosty do rozwiązania. Pokutujcie, to jest jedyna rzecz, którą możemy zrobić. Po prostu pokutować, nawoływać tych braci, zachęcić do tego, żeby pokutowali tych ludzi, bo nie wszyscy, którzy się tam są protestantami, są braci. Przecież nie protestantyzm określa naszą tożsamość w Chrystusie, ale nasz fakt, że zostaliśmy przez Niego zbawieni. Zatem pokutujcie. I drugie zwiedzenie, o które wspomniałem, psychologia, to samo. Ludzie, którzy zamiast prowadzić Kościół Boży w mocy Bożej, w mocy Ducha Świętego, zaczynają nabierać tej mądrości ludzkiej, zamiast sięgnąć po mądrość Bożą, którą mamy w pełni, w tych wszystkich błogosławieństwach w Chrystusie, tą pełną moc i mądrość w Chrystusie, to oni po prostu biorą rzeczy ze świata i uważają, że są dobre do tego, żeby prowadzić te zbory. Konsekwencje tego są straszne, a będą jeszcze straszniejsze, a to, co jest pewne, to, że nawet jeżeli oni coś zbudują na tej mądrości, to w perspektywie wieczności to się nie ostali, więc i tu, i to jest jedna droga. Pokutować, odwrócić się od tego, zaufać faktycznie tej deklaracji, że Pismo jest wystarczające, że Chrystus wystarczy i iść tą drogą. Także w tych aspektach nie ma innej drogi, jak tylko pokutę. Tylko właśnie chciałbym wspomnieć, że jeszcze jest jedno takie zagrożenie, które się do Kościoła udziela. Ja się przypomnieć, rozmawialiśmy o tym niedawno. Mam na myśli to, że oczywiście zbawienie, wierzymy w Biblii, że zbawienie jest z łaski przez wiarę, nie z uczynków, ale też jest przepięcie w drugą stronę, gdyż są osoby deklarujące się jako osoby ewangelicznie wierzące, które twierdzą, że jeżeli, bo chodzi teraz o kwestię uczynków, prawda? Uczynki muszą przyjść z wiarą. Nie ma wiary bez uczynków. Chodzi mi o to, że one wynikają z przemiany życia. One są owocem, ale są niektóre osoby, które twierdzą, że cokolwiek musisz robić, mam na myśli kwestie pamiętania, kwestie, no, że człowiek coś pod siebie musi pracować, nie w kwestii, że jest dodaję sobie krzyża, to mam na myśli, żeby to było jasne dla naszych widzów, no to już jest kwestia zmierzona pod zakon i tak dalej, czyli kwestii uświęceń nie ma. Niektórzy stosują wersję Hebrajczyków 10:10, mówiąc, że jesteśmy raz na zawsze uświęceni. To już mają po prostu uświęcenia. Czy gdyby tak szybko jak zgryzę tego wersetu poddać i jeżeli mam rozumieć, że jesteśmy raz na zawsze uświęceni, to znaczy, że nie muszę się dzisiaj uświęcać, to jak w tym ciągu logicznym zrozumieć właśnie z listu do Efezjan, gdzie Paweł mówi, że zostaliśmy postawieni z Chrystusem w miejscach niebiańskich, z całym szacunkiem, ale ja jestem na ziemi jeszcze na tę chwilę. Rozumiem tu rzeczywistość duchową. Tak samo, że na krzyżu Chrystus pokonał śmierć i wszystko, i diabeł i tak dalej, a przecież śmierci doświadczam. My doświadczamy. Jest grzech, jest żądło śmierci, a więc ci ludzie, którzy mówią, że nie trzeba się uświęcać, to moim zdaniem to jest ten nurt, który podpada pod to, co Paweł też w liście do Rzymian pisze, że nie wiem, łaska Boża, tylko łaska Boża, więc nawet nie muszę się uświęcać, a ja rozumiem, nie muszę się uświęcać, czyli mogę żyć w grzechu. No to Paweł pisze, że potępienie takich jest słuszne. No, ta nauka jest ewidentnie sprzeczna ze Słowem Bożym. Ta nauka jest nauką, która
jest, mówię o uczciwości piekielnych na pochodzi. No, każdy list, który czytamy, każde wezwanie, które czytamy w Piśmie Świętym, jest wezwaniem do świętego i pobożnego życia. Bo powołał nas, zbawił nas do dobrych uczynków, abyśmy w nich chodzili. No, to jest nieodzowny element naszego życia. Jeżeli takie zwiedzenie wspominasz, no, to jest coś, co jest po prostu nieboże, niebiblijne i co? My musimy wierzący, prawdziwi wierzący mówić nie i obnażać tą naukę, a ludzie, którzy to głoszą, powinni się odwracać, pokutować i przepraszać Boga, że o to, że prowadzą ludzi na manowce. Proszę. Oczywiście, Marcin, to jest niebezpieczne bardzo, że są ludzie, i ja spotkałem to osobiście, taką opinię jednego brata, który uważa, że jest taki stan, że człowiek może osiągnąć, że działa to bez grzesznego. Tak. Mm-hmm. A może się tam spotkałeś kiedyś, albo nie wiem, czy znam. Tak, są ludzie, którzy mówią, że oni już nie grzeszą. Nie? Jedno pytanie wystarczy zadać, okej, wypełnię wszystkie przekazania, tak. Na czym jest oparte zakon wszystkie przekazania? Wymień te filary, które mówi Jezus, będziesz miłował Boga z całego swojego serca i tak dalej. I czy wypełniasz te przekazania? Jeżeli ten człowiek powie, że tak, to faktycznie on jest już bardzo, no, widać, że jest bardzo, bardzo, bardzo daleki od Boga i od działania Ducha Świętego. Natomiast jeżeli przychodzi mu refleksja, jednak ma na tyle w sobie jeszcze czciwego umysłu, żeby powiedzieć, nie w każdej sekundzie mojego życia całym sobą miłuję Boga, to już grzeszy. Czyli jest to dowodem na to, że jego wcześniejsze wyznanie teologiczne i wykrywa jest fałszywa. No oczywiście. Znaczy, to nie chcę dużo rozwijać tego tematu, pomagać każdego błędu teologicznego. Bo teraz wspominam o naszym razem, nakreślałem i każdy sobie sam poszuka tego, bo to jest w internecie tego z multum. To ja tylko do widzów powiem. Drodzy widzowie, jeżeli uważacie albo macie kogoś, kto mówi, że już nie grzeszy, jest doskonały, każdy 10 przykazań wypełnia, bo zazwyczaj to jest definiuje takich ludzi, że oni nie grzeszą, to zastanówcie się albo zadajcie pytanie. Czy miłujecie Boga w każdej sekundzie swojego życia, z całego swojego serca, z całej swojej duszy i całej swojej siły, a być nie bez tego jak siebie samego? Jeżeli spełniacie te przykazania, to tak jak powiedziałem, albo jesteście strasznie już pogubieni i naprawdę Duch Boży nie ma już na was wpływu, znaczy już jesteście w odmętach szaleństwa, albo jeżeli widzicie jednak, że nie jesteście w stanie sprostać tym przykazaniom, to znaczy, że wcześniejsze wasze wyznanie jest nieprawdziwe. Także warto zadać sobie pytanie a propos tych dwóch przekazań. Zadajcie sobie albo swoim bliskim, którzy mówią takie rzeczy, albo znajomym, których spotkacie. Ja bardzo zgadzam się z tobą. Widzisz, nasi widzowie tak samo, bo różni ludzie nas słuchają, sympatycy, niekoniecznie wszyscy wierzący. Jest takie, chodzi o to, że wśród środowisku ludzi ewangelicznie wierzących jest podział wśród ludzi w to, co wierzą, że niektórzy nasi bracia w Chrystusie wierzą, że to są osoby zbawione, wierzą akurat, że jest utracenie, że zbawienie jest utracane, że jest możliwość utracić, że możliwość, że dziecko Boże może trafić do piekła, jak nie wytrwa. Są też bracia, tak samo jak my wierzymy w to, na podstawie Pisma Świętego, że zbawienia nie można utracić. Dziecko Boże nie może zbawienia utracić. Więc w dzisiejszym protestantyzmie przynajmniej mam na myśli kwestię Polski tutaj, w naszym kraju. Nie mówię, co jest w Stanach, co jest w Niemczech. I o dziwo, są pewne napięcia na tym punkcie akurat, że nawet jak w społeczności są osoby, które niektóre wierzą w utracone zbawienia, drugie uważają, że nie, to jest nieprawda. I obydwoje mają swoje argumenty. W tym momencie często sporem dochodzi na tym tle akurat do podziałów i do takich nieprzyjemnych sytuacji. Bo tak. Wiele mówi, bo prawda musi być tylko jedna. Nie ma dwóch praw, to może być takie kwestii, bo są ważne kwestie. Zgadza się. Co ja na to? Tak. Ja na to mam takie stanowisko, że sprawa tą utraconości bądź nieutraconości zbawienia może być stawiana bardzo ostro i z tego powodu zbory mogą, w zborach dzieje się naprawdę bardzo wiele złych rzeczy. Chyba w takim ogólnym momencie bym powiedział arminianizm i kalwinizm, prawda? To takie chyba najbardziej, byśmy mogli postawić na trzy swoje zdanie arminianizm, drugi kalwinizm i czysto te nauki przedstawić i je konfrontować i w taki sposób spojrzeć na ten problem. No to zbory, które mają taki problem, albo my, jeżeli jesteśmy ludźmi wierzącymi i mamy, jesteśmy na stanowisku kalwinistycznym tak zwanym,
Tak, kalwinistyczny. Strasznie kalwinistyczne stanowisko, albo na tym arminiańskim stanowisku, to ja osobiście powiem tak. Gdy nawrócony zostałem przez Boga, gdy Bóg mnie znalazł i gdy mnie zbawił, nie rozumiałem absolutnie swojej wiary i nie znałem tych doktryn, tej łaski i nie wyznawałem ich i nie uważałem ich za prawdziwe, tak jak to ma w tej chwili miejsce. Natomiast uważam, że byłem człowiekiem zbawionym, dlatego że Słowo Boże mnie o tym przekonywało. Duch Święty, który mnie zrodził, przekonywał mnie o tym, że jestem dzieckiem Bożym. Działanie Boga mnie o tym potwierdzało. W międzyczasie oczywiście Bóg zmienił moje myślenie. I dzisiaj, gdy patrzę na ludzi, albo gdy spotykam ludzi, którzy mają inne poglądy w tym zakresie, to oczywiście mogę rozmawiać i to trzeba rozmawiać. Jak najbardziej dobra dyskusja, zdrowa dyskusja jest czymś wspaniałym. Uważam, że Kościół się ubogaca, jeżeli jest dyskusja. Ale kiedy to jest dyskusja, nie kłótnia. Natomiast jeżeli mamy w zborach sytuację taką, gdzie następuje podział z tego powodu, to tutaj trzeba być bardzo czujnym. Każdy, zarówno jedna strona, jak i druga, wpada w grzech. Nie dlatego, że na przykład ja uważam, że ty, załóżmy, hipotetycznie jesteś powodu arminianistycznego, ja mówię, wybacz, ale ja uważam kalwinizm za słuszny, prawda? To nie łaski. To nie jest problem. Problem jest wtedy, kiedy ja ci mówię, ty straszny arminianinie, ty masz myśleć tak jak ja. Ja to poznałem doktryny łaski. Jak ty ich nie wyznajesz, to ty jesteś, nie jesteś dzieckiem Bożym. I albo odwrotna strona, ty mówisz, ty straszne kalwinisto, który tu głosisz jakieś doktryny łaski, to jest inna Ewangelia, to jest, nie wiem, to jest fałszywe, tu i zaczynasz w ten sposób działać, to tu niezależnie od strony. Jeżeli w tej postawie zaczynamy wyrażać nasze poglądy i w tej postawie zaczynamy konfrontować siebie, to po prostu jest grzech. I ten grzech doprowadza do kwasów w społecznościach i tak dalej. Oczywiście, jeżeli jest społeczność, która ma na przykład starszych, którzy mają jeden starszy ten pogląd, drugi ten, to czasami dobrze jest po prostu wcześniej, zanim nastąpi ta niezdrowa sytuacja, powiedzieć sobie, słuchajcie, nie odmawiamy sobie zbawienia. Mamy inne poglądy. Zróbmy dalej, bądźmy braćmi, no ale wiadomo, że nie da się prowadzić zboru, nauczać się w jednym tygodniu z listu do Rzymem tak, a w drugim tygodniu odwrotnie, bo to jest niż może wychodzi. Okej, to podzielmy się, jeżeli nie jesteśmy w stanie zdzierżyć tego, że mamy te inne poglądy. Ale nie idźmy drogą kwasu, nie idźmy drogą, nie wiem, odwiali czci sobie odbierania. Nie? Także ten podział jest, ale nie widzę tego, co zarzuca się często, że to kalwiniści powodują ten podział. Ja rozumiem, że tak jest. Ja natomiast osobiście doświadczyłem właśnie tej sytuacji ze strony osób, które nie podzielały mojego poglądu i tego, jak zaczęły nauczać o doktrynach łaski, i to te osoby nie potrafiły zdzierżyć tego i zaczęły deklarować, że to jest uderza w fundamenty ich Ewangelii, że to może jest inny Jezus, inna Ewangelia, i nie potrafiły przejść nad tym i uznały za stosowne, żeby cały czas napominać mnie, żeby przeszkadzać w nauczaniu, przeszkadzać w prowadzeniu zboru, aż w końcu odeszło, bo nie mogły zdzierżyć tego, że jest taka nauka prowadzona. Także nie ma moim zdaniem, oczywiście to jest subiektywne, że nasza opinia, że to arminianie są tymi, którzy robią podziały albo kalwiniści. Uważam, że nie ma czegoś takiego, bo zarówno arminianie, jak i kalwiniści mogą zrobić z tej sprawy złą rzecz, w zły sposób do tego podejść, w zły sposób zacząć rozmawiać ze sobą i tyle. Także mogą być podziały z tego powodu, może ten podział, czy tak powiem, rozstąpienie się tego zboru na dwie części może nastąpić, natomiast w miarę zdrowia, atmosferze, albo po prostu w pasie i tak dalej. Tak być nie powinno. Oczywiście ja uważam, że to druga strona się myli. Ale ja też się myliłem. Ja też wiele lat chodziłem w błędzie teologicznym pod tym względem. Marcinie, to już Ci powiedziałeś, ale ja mam to, żeby to bardziej wybrzmiało dla naszych widzów. Chodzi o to, że panuje pewien pogląd, nie wiem skąd on się bierze, pewnie zagadką, że jak nie jesteś reformowanym, to nie jesteś zbawiony, nie jesteś dzieckiem Bożym. No, nie, że tak się no. No właśnie. I wielu ludzi wierzyło w to, że tak my uważamy, że jak ktoś nie odmienia doktryny łaski, to z automatu nie jest dzieckiem Bożym, nie jest zbawioną osobą. Naprawdę, dla mnie to jest niepojęte, domyślamy się, gdzie to może być źródło tego w pewnym sensie, aczkolwiek to poszło w eter. Źródłem tego zawsze jest nasza
znaczy nie chcę powiedzieć nadgorliwość, ale znaczy zapędzenia siebie. Czasami po prostu, kiedyś usłyszałem, to nie to, co powiem, nie wynika z Biblii, nie? No, to nie jest jakiś fragment z Biblii, ale ktoś kiedyś mi powiedział, że diabeł nie może zatrzymać, tam popnie. Nie? I tutaj właśnie dochodzi do takiego, jesteśmy, to jest taki przypadek, że poznajemy doktryny łaski i zamiast wyciągnąć odpowiednie z tego wnioski i wejść w odpowiednią postawę do ludzi z tej doktryny łaski, po prostu zapędzamy się i nagle mamy, my znamy tę doktrynę, my znamy tą prawdę, a wy to już jesteście w ogóle i nie znacie. I zapominają często tacy ludzie, że Bóg, na przykład tak jak ja bym nagle zaczął to głosić, czyli był czas, kiedy ja nie znałem tej doktryny łaski, prawda? Nie byłem zrobiony? Absurd. Absurd jeszcze polega to na tym, że zrobimy z tych doktryn łaski warunek zbawienia. Jak znam doktryny łaski, to może być zbawiony. Nie znasz, to nie jesteś zbawiony. Troszkę mi to już zaczyna podchodzić w inną ewangelią, czyli Jezus plus wiedza. Jakaś specjalna wiedza, którą muszę pociąć, żeby być zbawionym. Jeżeli nie mam, to nie jestem zbawiony. Tak mnie Słowo Boże nie poucza. Słowo Boże mówi dla mnie jasno, dlaczego jestem zbawiony, a doktryny łaski dla mnie opisują najlepiej to, co się wydarzyło na krzyżu. Najlepiej opisują to, jaki jest mój stan przed zbawieniem, jaki jest mój stan po zbawieniu, jaki jest w tym rola Boga i jaka jest rola we mnie. Ale to opisuje pewną rzeczywistość, a nie definiuje tą rzeczywistość i nie tworzy tej rzeczywistości i nie uzależnia mojego zbawienia, czy ja tę doktrynę łaskę wydaję, czy nie. Zatem ludzie, którzy to robią, po prostu się zapędzają i tak nie może być. Absolutnie tak nie powinno być nigdy. Oczywiście zgadzam się z Tobą. W naszym kraju, gdzie jest taki mały odsetek protestantów na tle Kościoła Rzymskokatolickiego i innych wyznań, to niestety, dużo naszych braci akurat myśli całkowicie inaczej, podmienia. My jesteśmy, już tak powiem, w wielkiej mniejszości, czy w mniejszości jesteśmy, bo najwięcej zborów protestanckich to akurat jest w pokładzie armieniańskim. Tak. I teraz takie jest pytanie akurat, więc znamy odpowiedź, ale chcę, żeby tak to bardzo brzmiało. Dlaczego jak rozmawiamy z naszymi braćmi i siostrami, jak dojdzie do rozmowy, czy to w kawiarni, czy to w znajomych, jak mówimy, bo de facto motorem napędowym, motorem normalnym jest kwestia nacisk na suwerenność Boga. I teraz takie pytanie jest, że jak mówimy o suwerenności Boga, mówimy jaki Bóg jest, mówimy, że Bóg jest wszechmocny i wszechmoc Boga, wszechwładność wstawiamy, to my jesteśmy postrzegani, jakbyśmy się, nie wiem, zapędzali za bardzo, jakbyśmy nie wiadomo co mówili, że my za bardzo przekraczamy pewną granicę, ale przecież to mówi Słowo Boże, że Bóg jest wszechmocny. Nasi bracia się mają z tym problem. Gdzie tutaj widzisz akurat? Ja chciałbym, żebyś doprecyzował coś, bo ja na przykład spotkałem się z ludźmi, którzy są armianami, a oni kwestionują wszechmocy Boga, nie? Więc co masz na myśli, gdy mówisz mi, że oni mówią, że my się zapytamy, gdy mówimy o wszechmocy? Bo no, chodzi o to, że jeżeli na przykład w kwestii, przede wszystkim w kwestii zbawienia, że Bóg czegoś nie może. A że suwerenny, człowieka, tak? I że tam, no jak tak mówimy, że o tym wybraniu, że jesteśmy i tak dalej, tak? Tym podobne rzeczy i że tam Boga się do przedstawiamy i tak dalej. Ja chciałem tylko za bardzo, bo to jest bardzo przyjemny temat. Byśmy tu mówili dwie godziny, jeszcze jasne, ja chciałbym to skrócić. Jasne, ale chciałbym jednak panu coś chodzi, bo to też, żeby było wiadomo, bo ktoś mógłby powiedzieć, na przykład tak, ktoś, kto jest poglądu armenijskiego, mógłby sobie zaraz, ale ja nie chcę wszechmocy Boga, więc o to mi chodzi. Więc ja bym powiedział w ten sposób, znaczy ja, sprawa jest prosta. Moim zdaniem największym problemem ludzi, którzy atakują albo podnoszą, że ta nauka nie jest prawdziwa, nie spotkałem dotąd, do tej pory. Ja mówię, to jest moje subiektywne doświadczenie, ono nie musi być prawdziwe wszędzie i zawsze, ale do tej pory nie spotkałem człowieka, który byłby przeciwny doktrynom łaski, ale rozmawiając z nim widzę, że on je rozumie, że rozumie skąd, potrafi sam je wyłożyć i przedstawić w właściwym świetle. I dlatego, a mimo wszystko jest przeciwny, tylko zawsze spotykałem się w swoim życiu z takim doświadczeniem, że rozmawiałem z kimś na temat doktryny łaski, ten ktoś ich kompletnie nie rozumiał, tak jak one rzeczywiście, o czym one mówią, tylko wypaczał ich znaczenie i przedstawiał, jak on je rozumie. I zawsze to było złe zrozumienie. I chyba największym tego przykładem jest film, nie będę jego reklamował, bo to jest uważam bardzo zły film, ale film czupornego człowieka, który podniósł doktryny łaski i pokazał, że one są głupie. I ja faktycznie powiem tak, oglądając ten film, gdybym przyjął punkt widzenia, że doktryny łaski są takie, jakie są z punktu widzenia tego człowieka, to tak, one są bardzo głupie.
Tylko, że ten człowiek mu przedstawiał, nie eksponował doktryn łaski, ale eksponował swoje widzenie tej doktryny łaski, które jest nieprawdziwe. A niestety w Polsce znam wielu braci, wiele sierot, które wyrobiło sobie pogląd na temat doktryn łaski, tego tuniku, na podstawie tego filmu. Więc ci ludzie, którzy to mówią i podnoszą to, że my mówimy źle o Bogu, albo suwerenność Boga, nie wiem, źle przedstawiamy, gdy mówimy o doktrynach łaski, albo że jesteśmy pyszni, to ja bym zadał sobie jedno pytanie. Pyszni, gdy mówimy o tym wybraniu, że Ciebie wybrał i tak dalej. Chciałbym, żebyśmy sobie zadali jedno pytanie. Gdy mówię o tym, że Bóg nie wybrał do zbawienia, mówię o tym w kontekście tego, że zrozumiałem, że jestem podłym grzesznikiem, w którym, gdy Bóg spojrzał na mnie, spojrzał na moje życie, nie znalazł we mnie nic dobrego. To, co widział we mnie, to grzech, życie według własnych pożądliwości, podłość, chciwość, kłamstwo. Widział tylko te złe rzeczy. Byłem obrzydliwy w jego oczach. I w tym stanie, Słowo Boże mówi, bo nie wiedziałbym o tym, gdyby nie Słowo Boże, a w tym stanie, będąc takim człowiekiem, Bóg, nie widząc we mnie nic, z powodu swojej miłości, tylko i wyłącznie dlatego, że On jest miłością, mówi, zbawił. Pytanie moje jest takie, w którym momencie stawiam się w pozycji człowieka pysznego? Gdzie w tym kontekście mówię, że Bóg mnie zbawił i wybrał, bo jestem lepszy od innych, albo że ja jestem dobrym człowiekiem i dlatego mnie wybrał? Nie ma tutaj na to miejsca. A popatrzcie teraz na to w ten sposób. Żyję na tym świecie, jestem złym człowiekiem. Bóg patrzy na moje życie, patrzy na mnie i widzi, że coś tam jest jednak we mnie, coś jednak w moim sercu, gdzieś tam może głęboko ukryte, ale znajduje we mnie coś dobrego. I mówi, znalazłem to w Tobie, Marcinie. Mogę teraz okazać Ci łaskę i dać Ci zbawienie. Chciałbym zadać pytanie, gdzie jest pycha? Gdzie podnosi się ludzka pycha i ludzka duma, albo gdzie jest coś, co jest, masz Ty, dzięki czemu Bóg Cię zbawia? Czy w tej ekspozycji pierwszej, gdy powiedziałem, że nie mam nic, a Bóg robi to pomimo tego, czy jednak w tej ekspozycji drugiej, gdzie jednak Bóg coś we mnie znajduje i w ramach tego, że coś we mnie znalazł, daje mi swoje zbawienie. I to jest moja odpowiedź dla tych ludzi, albo na twoje pytanie, na ten zarzut, że ja mówiąc o suwerennym wyborze Boga, grzesznika do zbawienia, że to jest niewłaściwe eksponowanie Boga. My uważam, że taka ekspozycja Boga pokazuje całkowitą właśnie niezależność Boga od człowieka. Pokazuje Jego ogromną miłość, Jego ogromną miłosierdzia i pokazuje właściwie łaskę, bo faktycznie Jego zbawienie nie jest determinowane tym, że coś we mnie zobaczył. Nie ma w nas nic. Uważam, że właśnie te doktryny, ta doktryna, te pięć tych zasad, ten tulip, albo te doktryny łaski, szkawinizm, jak to ludzie nazywają, one właśnie obdzierają człowieka całkowicie z jego godności, z jego jakiejkolwiek myśli, która się podnosi, że jednak jest dobry i kierują naszą uwagę całkowicie na Boga, na Jego świętość, na Jego sprawiedliwość, na Jego dobroć, na Jego miłość i usiedli tak dalej. To bym powiedział Tobie i to bym powiedział wszystkim, którzy stawiają zarzut, że ja przedstawiam głosząc tę naukę, albo w taki sposób głosząc Boże zbawienie i Boże wybranie, że ja źle przedstawiam Boga. Rozumiem. Ale widzisz, Marcinie, to co powiedziałeś, ten komentarz nałoży jeszcze na tego, bo wiele osób, akurat naszych widzów, albo osób, które nas znają, obserwują, to myślą, że my chcemy jakąś propagandę prowadzić, że na siłę chcemy kogoś przekonać, że Ty masz tak wierzyć. Nie. Chcę, żeby nasi widzowie zrozumieli to, nie zależy nam na tym, żebyśmy na siłę przekonywali Was i że to, co mówimy, wy macie to łykać jak pelikany. To jest to, co nam taką analogię. Po prostu chcemy, żebyście tylko zrozumieli, że to, co my wierzymy i to, co u nas na kanale widać, to, co wierzymy, żebyście przyjęli to, jakim jest naprawdę, jaka to jest nauka, czego ona naucza i czym rzeczywistość jest nawet reformowana,
spojrzenie, żebyście po prostu poznali. Oczywiście możecie się nie zgadzać, zgodzić z naszym Marcin, prawda? Oczywiście. Nikt się nie musi zgadzać z nami, ale żeby przynajmniej wiedzieli, w co wierzymy naprawdę, a nie tworzyli kochoła, który po prostu potem jest powtarzany dziesiątki tysięcy razy, a potem, bo ja naprawdę, jak ja słyszałem to, co pewien człowiek mówił o tym, to jak ja bym też pierwszy raz to usłyszał, ja bym od tego uciekał jak najdalej. Ja bym słowem diabłu święconej wody. No tak, tak, tak. No. Trzymając się tych przykładów. Tak. Nawet szybciej i dalej, tak. No jasne. I wiesz, teraz tak troszkę odchodzę od tematu pomiędzy różnicą między braćmi Arminia czy to Karabinie znaczy. Mam takie pytanie, po co będzie to promowane, ale popatrz, czy przychodzi do ciebie brat, prawda? I dajmy na to, chciałbym z tobą pójść w Ewangelię. Ma taką chęć, poproszę ciebie bracie, chodź pójdziemy na ulicę pójść w Ewangelię. Ty znasz tą osobę. Uważasz, że osobą jest osoba zbawiona, ale nie podzielacie tych samych poglądów na spojrzenie na Biblię. No i w tym momencie to jest taki wprost brat o spojrzeniu armeniańskim. Pierwszy spojrzenie reformowany i prosi Ciebie, Marcin, chodź, pójdziesz do głosić Ewangelię. Powiedz mi, jak Ty byś do tego podszedł teraz? Jak Ty byś stanowisko podjął? Powiedz, powiedział mu, że nie, czy byś porozmawiał z nim, czy być może poszlibyś razem głosić? Nie, okej. Okay. Znając, mając pewne doświadczenia i znając pewne rzeczy, pierwsze, jak bym zrobił, że porozmawiał z tym bratem, wyłożyłbym mu, jak ja rozumiem właśnie dokonanie na krzyżu, jak rozumiem tę totalną deprawację, jak rozumiem dzieło Jezusa na krzyżu, czy co jest, zapytałbym, co jest według niego dowodem miłości Bożej, czy to, że Bóg umożliwił zbawienie, czy też to, że Bóg zbawił tak, człowieka i tak dalej. I myślę, że w wyniku tego zobaczylibyśmy tą różnicę. Tak? Na przykład ja byłbym świadomy tej różnicy, a przez naszą rozmowę dla rozmówcy bym wytłumaczył i pokazał tą różnicę. I mam dziwne wrażenie, że wtedy byśmy nie poszli razem głosić, dlatego że ten brat pewnie by powiedział, no to chyba faktycznie troszkę mam inne spojrzenie na tę sprawę. I ja osobiście, gdybym miał nawet ochotę pójść i byłby jakiś moment, w którym mógłbym się zgodzić, żeby pójść, to musiałbym na początku ustalić, co głosimy. Tak? Czyli musielibyśmy ustalić, że głosimy, że Jezus Chrystus jest jedynym Zbawicielem dla człowieka. Że każdy człowiek, który chce być zbawiony, musi być nie inaczej, jak tylko przez to, co dokonało się na krzyżu. I nie pozwolił, na pewno by nie poszedł człowiekiem, żeby głosić z nim Ewangelię typu, że Jezus Chrystus, słuchaj, do wszystkich ludzi Jezus Chrystus umarł za ciebie. Ja nie wiem, czy takową Jezus Chrystus za kogo nie, albo że Jezus Chrystus umarł za każdego człowieka. Słowo Boże nie naucza tak, więc ja też na tą formę wyrażenia Ewangelii nie. Mamy wołać, pokutujcie, pamiętajcie się, że jest Chrystus, który jest Zbawicielem. To dla każdego mamy mówić. Ale ja nie mogę zagwarantować człowiekowi, że Jezus za niego umarł i że on będzie zbawiony. Nie, ja mogę mu mówić, że jesteś grzesznikiem i jeżeli chcesz się obmyć ze swoich grzechów, to masz Chrystusa, który może to zrobić, więc jeżeli chcesz skorzystać z tego, co się stało na krzyżu, biegnij do Chrystusa. To jest wezwanie Ewangelii, to jest wezwanie apostołów, gdzie apostolskich to czytamy w listach. Cały czas jest to samo. Grzesznik ma być do Chrystusa, a nie, że Chrystus umarł za każdego człowieka. Więc pewnie gdybyśmy udałoby nam się dojść do porozumienia, że faktycznie, okej, mówimy, że jesteś grzesznikiem, który ma być do Chrystusa i na tym byśmy się zatrzymali, to wtedy byśmy faktycznie wyrażali treść prawdziwie tego, co jest w Słowie Bożym napisane. I tyle, ale raczej to jest mało prawdopodobne. To też, Macieju, no to też jest pytanie, co później, jakie relacje to są, no to tak z marszu to z nikim bym nie poszedł głosić, ale to pytanie właśnie, jak się znamy, jakie relacje, jakie później są budowane, jaki mamy stosunek do siebie, no to jest dosyć obszerniejszy temat. Dlatego zadałem to pytanie Marcinie, ponieważ to twój przyjaciel, prawda? No rad przyjaciel, i wchodzi o to, że osoba, która słyszy dobrą nowinę, ona może jednocześnie od ciebie i od niego, jak będziecie obydwoje głosić, usłyszeć dwie różne wersje. No to dlatego będzie właśnie. Nie możemy tego na ten układ pójść. Zawsze musimy na początku zgodnić całego siebie. No wiesz, no to tak jakbyś poszedł i właśnie to, co się dzieje, że poszedłbyś z człowiekiem, który by powiedział, że jesteś cudowną perłą, którą Bóg chce oczyścić, nie? Albo księcia. No nie no, trzeba sobie na początku pewne rzeczy ustalić, jaką treść Ewangelii głosimy, no bo z całym szacunkiem, ale
jak czytam Słowo Boże, to tego typu bezdan to ja nie widziałem, gdzie człowiek jest cudowną swoją operą, którą chce zbawić, albo prej, że Bóg może zobaczyć w tobie dobro i dlatego cię za to zbawić. A to tego nie ma nigdzie w Biblii. To są wymysły ludzi, które nie mają w ogóle poparcia w Słowie Bożym i tego nie możemy głosić innym. Spadać takich obietnic. Nie? Tak jeszcze jedno zdanie powiem. To jest tak, jak są ludzie, którzy głoszą Ewangelię w taki sposób. Nie masz żony, przyjdź do Chrystusa, a Chrystus da ci żonę. Nie masz domu, przyjdź do Chrystusa, a Chrystus da ci dom. Nie masz pracy, przyjdź do Chrystusa, a Chrystus da ci pracę. Nie? I wiesz, ja z takim człowiekiem nie pójdę głosić Ewangelii. Dlaczego? No bo zadam pytanie, ale gdzie Biblia obiecuje, że ten, kto nie ma żony, jak przyjdzie do Chrystusa, dostanie żonę? Tak jak czytam Biblię, to raczej czytam, że jeżeli masz żonę i ty się nawrócisz, a żona nie, to bardzo prawdopodobne, że stracisz tą żonę. Nie musi się, ale prawdopodobne, bo będzie niezgoda wielka w domu. Masz rodziców, to może stracisz tych rodziców, bo cię znienawidzą, bo ty kochasz Chrystusa. No, także no, to są rzeczy, które absolutnie no, trzeba na początku ustalić, co głosimy. A później wychodzimy, musimy. No, kluczowe, musi to być człowiek faktycznie zbawiony, bo z niewierzącymi nie musimy. No, oczywiście, to... choćby nawet się zgodzili z nami co do treści, kropka w kropkę. Nie musimy z nimi Ewangelii. Jasne, rozumiem, to zrozumiałe. Dziś w obecnych czasach widzimy, że na stronach internetowych, chociaż jest to prosto błędne, ale tak, że coraz więcej ludzi, coraz więcej braci i sióstr po kontach reformowanych zaczyna się odzywać, że widzimy, że tak, ktoś na internecie jest. Jest też, na pewno są to społeczności domowe, które nawet na internecie nie ma. Ja mam takie pytanie do ciebie. Czy według ciebie, czy jest czymś złym, wskazanym albo nie, w stanie bądź założenia stowarzyszenia, bądź jakieś tam grupy, denominacji, coś na celu, po prostu, żeby zrzeszało osoby, które są, mają takie poglądy, prawda? I biblijne. No i co w tym momencie, czy stworzenie coś na wzór temu, o denominacji, czy tylko stowarzyszenia, które zrzesza akurat dane społecz, daną liczbę osób z danego miasta i wszyscy, żeby byli de facto pod jednym parasolem. Wiesz co, patrząc na historię Kościoła i patrząc na te początki, o których też rozmawialiśmy, tam jest ten chyba Ignacy, tak? Rzymski, tak, no. Tak, Rzymski, który też miał takie szlachetne cele, że tutaj no. Kołchoz w tym dziwne rzeczy się dzieją w tych zborach, nie? No to ustanówmy jednego jakiegoś biskupa, który będzie miał pieczę nad tymi kościołami, z tymi zborami, żeby był porządek, który będzie tam pilnował ich i tak dalej. Czyli stworzył coś, co z jego intencją było wspaniałe i szlachetne, ale co doprowadziło do bardzo złych rzeczy. Doprowadziło do hierarchizacji kościoła, tak? I uważam, że tworzenie denominacji na tyle, na ile to rozumiem, bo może ja nie mam pełnej wiedzy na temat funkcjonowania denominacji, ale tworzenie denominacji w takim zamyśle, jak to znam w tej chwili w Polsce na przykład, denominacji ala Kościoła Chrześcijan-Baptystów, denominacji ala innej, jakiejkolwiek innej, uważam za absolutnie, nie chcę brać w tym udziału, nie chciałbym w coś takiego wchodzić, bo to zawsze są złego, miłe początki. Zawsze na końcu to się kończy czymś złym i ja wiem, że tam mówi się o suwerenności wyborów i tak dalej, ale to tylko się mówi. Gdy przychodzi to do czego? Gdy przychodzą naprawdę bardzo poważne rzeczy i gdy w grę wchodzą jakieś naprawdę wielkie rozstrzygnięcia, jednak ta góra przychodzi i robi porządek w danym zborze. Nie ma rzeczy z tej suwerenności absolutnie i tam może się tam obrażać, albo zapierać, że tak nie jest, to nieprawda. Więc osobiście nie jestem zwolennikiem denominacji, ale oczywiście, jeżeli można wytworzyć formę taką, że są zbory w Polsce, które mają na przykład właśnie ten ryt reformowany, jak to powiem, niezależnie czy zachodni, czy wschodni, ale są życie reformowane, które wyznają doktryny łaski, okej. Okay. Jest to coś, co powinniśmy nawet się, że tak powiem, jednoczyć jakoś i poznawać i zacieśniać więzy, ale widziałbym to raczej właśnie w takiej formie, jak to było na początku w Słowie Bożym, że te zbory się znały, te zbory o siebie dbały, napominały siebie, tak? Bo nie ma nic złego w tym, że ja na przykład będę w Białymstoku, zobaczę, że w Twoim zborze, którym jest grzech, ja do Ciebie zezwolę i powiem, Maciej, no. Co by tam u was się dzieje, nie? Biblia poucza, żebyście zrobili porządek. Ale nie w autorytecie kogoś, kto jest nad wami, tylko w autorytecie normalnego, wierzącego brata, który jest w Chrystusie z wami. Nie? Więc jeżeli to moim zdaniem właśnie
dobrze by było, gdybyśmy się tak jednoczyli, zrzeszali, razem działali, wspólnie podejmowali inicjatywę. Wiadomo, że więcej ludzi, większe możliwości często się z tego wytwarzają, więcej ludzi może się angażować w coś i zrobić z tego jakieś dobre projekty, dobre rzeczy, dobre sprawy dla Chrystusa, dla budowania Jego tutaj Kościoła, ale to musiałoby naprawdę funkcjonować pomimo wszystko w tej takiej całkowitej suwerenności, niezależności tych zborów, gdzie nie byłoby tak, że przyjdziesz do mnie i powiesz, no ten brat się nie nadaje na starszego, my tutaj mamy swojego, siaki powkładamy i ja powiem, ty, ale dlaczego? No bo ja tu jestem twoim prezbiterem i wybacz, ale ja tu decyduję, to będzie tutaj może teraz nauczony. To w tej formie nie, natomiast powinniśmy się zrzeszać, powinniśmy szukać jedności takiej, opartej oczywiście o to, co jest napisane w Biblii, ale też świadomie tego, że mamy właśnie ten pogląd reformowany, tak, tym doktryną łaski, to też jest jakiś dodatkowy, może nie bodziec, ale taki dodatkowy element, który może nas jednoczyć albo dawać nam wspólnie łatwiej budować coś, jakieś projekty i tak dalej. Także powinniśmy to robić, ale nie widzę tutaj osobiście takiego oficjalnego momentu tworzenia denominacji. O tak. Jasno, rozumiem. Dobrze, to jest Marcin. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę na poświęcony czas, bracie. Drogi Macieju, ja jestem bardzo szczęśliwy, że mogliśmy przeprowadzić tą rozmowę i że znaleźliśmy czas na to, żeby to było. I dziękuję Bogu, że dał możliwość w ogóle bycia tutaj. To jest świadectwem do tego, że albo jest, może być też świadectwem tego. I dla mnie jest, że Bóg cały czas okazuje łaskę i że jesteśmy jego dziełem stworzeni do dobrych uczynków i że jesteśmy uczestnikami tej wspaniałego odbawienia. Także cieszę się, że mogliśmy razem być. Naprawdę. Delikatnie jest to film. Pozdrawiamy naszych widzów. Pozdrawiamy serdecznie. Do zobaczenia. Tak? Z Pomyska. Z Pomyska Wielkiego 2021.